I dzisiaj przychodzi dla nas Polaków kolejny dzień radości. Tak jak wówczas, kiedy zasiadał na stolicy Piotrowej, tak dzisiaj również radujemy się z wyniesienia go na ołtarze. Dziękujemy Bożej opatrzności za ten wielki dar nowego błogosławionego. I tak jak przez te 27 lat uczył nas miłości do Boga, szacunku dla ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, jak uczył nas miłości do siebie nawzajem, jak uczył nas nabożeństwa do Matki Najświętszej, tak dzisiaj dalej nas uczy i będzie nas uczył. Musimy czerpać z tego wspaniałego dziedzictwa nauczania Ojca Świętego. Z tylu wspaniałych encyklik, które do nas napisał, skierował. Listów pasterskich, adhortacji apostolskich. Do tego dziedzictwa cały Kościół w Polsce zapewne będzie jeszcze wiele lat wracał. I z tego dziedzictwa będziemy czerpać tę wielką, wspaniałą, Bożą mądrość, która zapewne będzie nas uszlachetniała, będzie nas prowadziła drogą odwieczną, drogą Bożą. Świat zaciemnia w nas jasne tło, dobro przebiera się, by zagrać zło. Nie wiem, czy w nas jest siła lub wiara w to, aby nie wyprzeć się, nie krzyknąć, nie znam go. Nie umiem modlić się tak, jakbym tego chciał, ale dziś wierzę w to, że człowiek już nie jest sam, nie jest sam. Dzięki za serce Twe, za wiarę Twoją, mówisz nie lękaj się, gdy świat się boi. Dzięki za prosty fakt, że jesteś z nami, że chcesz być z nami, zostaniesz z nami poza czas. Dzięki za serce Twe, obecność Twoją, bardzo kochamy Cię, bardzo kochamy Cię. Więc zostań z nami poza czas, poza czas, poza czas, poza czas. Oczyści się. Boga pokaże w twórczości świata. Jasno, jak dzień. On jest sam na ziemię.
według litości serca Jezusowego usłysz błagania i prośby moje, pokaż mi miłosierdzie swoje. Pokaż mi, Boże, miłosierdzie swoje, według litości serca Jezusowego usłysz błagania i prośby moje, pokaż mi miłosierdzie swoje. Wszechmogący, miłosierny Boże, litość Twoja jest niewyczerpana. I choć nędza w mojej duszy jest ogromna, tak jak morze, pokaż mi miłosierdzie Boże. Gdy nadzieja beznadziejnie gasła w nas, zawołałeś, żeby stąpił Boży Duch i apatii pajęczynę strząsnął czas. Zakiełkował solidarnych wielki ruch. Poderwałeś naród z kolan tego dnia i ze strachu w myśli dziurze strach się skrył, więc żegnałeś kiedy wszyscy wołaliśmy z całych sił. Zawsze pamiętaj, mówiłeś, więc i ja to powiem o Tobie, pamiętam. I to, co zostawiłeś, czego nauczyłeś, przekażę kolejnej osobie. Fragmentem wiersza Danuty Niewiadomskiej zakończyliśmy dzisiejszą piękną uroczystość z okazji beatyfikacji naszego wspaniałego rodaka,
błogosławionego Jana Pawła II.